Iqbal informuje Zeyer, że Zuhal została aresztowana po tym, jak Yaman złożył na nią skargę. Zeyer jest zszokowany. Zeyer pyta Iqbala, jakie są oskarżenia wobec Zuhala, ale w tym momencie pojawia się Yaman. Yaman twierdzi, że Zuhal został oskarżony o oszustwo. Zeyer uważa, że Zuhal zrobił coś złego w swojej pracy, co Iqbal potwierdza. Prywatnie Iqbal pyta Yamana, dlaczego nie wyjawił Zeyerowi prawdy, a ten odpowiada jej, że to nie czas. Wujek Yusufa twierdzi, że prędzej czy później Zeyer sama dowie się prawdy. Yaman wyraźnie ostrzega Iqbala, aby nie ujawniał niczego Zeyerowi. Wewnętrznie Yaman nadal obwinia się o to, że uwierzył w kłamstwa Zeyer i rażąco niesprawiedliwie go potraktował. Zeyer widzi, jak przygnębiony jest Yaman, a Cengiz mówi jej, że nigdy nie widział go w takim stanie. Zeyer wychodzi na taras Yamana i mówi mu, że może sobie tylko wyobrazić, przez co przeszedł po tym, jak został zdradzony przez osobę tak zaufaną. Yaman uważa, że zrobił to samo z Zeyerem i nadal się dręczy i obwinia. Zeyer mówi Yamanowi, że muszą teraz zjednoczyć się ze względu na Yusufa. Yaman dziękuje jej za wszystko. Zeyer zauważa krew wypływającą z ręki Yamana. Chce obmyć jego ranę, ale on jej zapewnia, że nie stało się nic poważnego. Firat przybywa do rezydencji, aby porozmawiać z Yamanem. Wyjaśnia mu, że Zuhal i Selim działali wspólnie. Firat pyta Yamana, czy on też wyjawił wszystko Zeyerowi, ten jednak odpowiada, że ciotka Yusufa nadal nic nie wie. Firat mówi Yamanowi, że lepiej będzie, jeśli będzie szczery wobec Zeyer i opowie jej o poczynaniach Zuhala i Selima. Yaman obawia się, że Zeyer nie wybaczy mu tego, że zdecydował się zaufać Zuhalowi, a nie jej. Ela zaprasza Zeyer i Yamana na kolację, aby przedstawić jej nowego przyjaciela. Idą oboje, Yaman daje Zeyer kurtkę, żeby się ogrzała, a ona jest wzruszona tym gestem. Ela dzieli się z Zeyerem i Yamanem, że zachwyciły ją posty z ich miesiąca miodowego w mediach społecznościowych. Zaznacza, że ani przez chwilę nie wątpiła, że ich miłość była prawdziwa. Zeyer i Yaman patrzą na siebie niezręcznie. Yaman pyta Ellę, jak poznała Buraka. Ella zauważa, że to właśnie Zeyer sprawił, że uwierzyła w miłość i dała szansę nowej osobie obok niej. Ella pyta Zeyer i Yamana, jaki jest sekret ich szczęśliwego małżeństwa. Yaman zauważa, że zaufanie jest najważniejsze. Ze zdziwieniem Zeyer patrzy na Yamana, który ze swojej strony kontynuuje listę. Zeyer wycofuje się i idzie do toalety. Ella podąża za nią i pyta, dlaczego jest taka spięta. Zeyer mówi jej, że jest tylko trochę zmęczona.
Zejer i Ela wracają do stołu, po czym Burak wyciąga pierścionek i oświadcza się Eli. Ona od razu mówi, tak. Zejer i Yaman gratulują przyszłej parze i cała czwórka robi sobie wspólne zdjęcie, aby uwiecznić szczęśliwą chwilę. Yaman delikatnie dotyka Zejer w talii. Późnym wieczorem Zejer i Yaman wracają do posiadłości, ale nie mówią do siebie ani słowa. Kiedy idą do sypialni, Yaman mówi Zejerowi, że chce jej coś powiedzieć. Mówi mu, że słucha. Yaman jednak milczy. Zejer wpada w panikę, że rozmowa, którą Yaman chce z nią przeprowadzić, dotyczy Yusufa. Mówi jej jednak, że każdy może popełnić błędy. Zejer zastanawia się, co Yaman ma na myśli. Yaman nie ma odwagi wyznać Zejer prawdy i mówi jej jedynie, że sam się przekonał, że jest bardzo dobrą osobą. Yaman wycofuje się do kuchni i nadal obwinia się za wiarę w kłamstwa Zuhała. Wstrząśnięty pod rzeteczkę i stopą rozbija magnetofon na kawałki. Sanger wchodzi do kuchni, a Yaman mówi mu, że Zejer nie może nigdy dowiedzieć się o zawartości teczki i nagrania. Yaman wyznaje Sangerowi, że nie pozwoli też przegrać Zejerowi. Podczas kolacji Zejer nie mógł przestać myśleć o zmartwieniach Yamana. Nie rozumie, dlaczego wujek Yusufa znów tak nagle się zmienił. Zejer ze zdziwieniem zauważa, że Yaman leży na kanapie, na której spała do tej pory. Yaman mówi Zejerowi, że od tej pory ona będzie spała w sypialni, a on na kanapie. Zejer pyta go, co spowodowało jego decyzję, a on odpowiada, że wygodniej jest mu na kanapie.